Każda z ekip ma takie samo zadanie do wykonania, czyli wykopanie grobu o głębokości 1,50 m, długości 2 metry i szerokości 80 metrów. Przypadle łopaty i oczywiście nie mogą korzystać z żadnych takich mechanicznych sprzętów, które na pewno usprawniłyby te prace, ale myślę, że przez to szanse są dla wszystkich równe. Warto tutaj docenić tę ciężką pracę, ponieważ zawody, szanowni państwo, zawodami, ale oczywiście to jest codzienna ciężka praca tych wszystkich przedstawicieli tej branży, tak to tutaj na to zwrócić uwagę i docenić tę pracę. Tu ťažkú a namáhavú prácu týchto ľudí. Ja dodám ešte bardzo ważną rzecz, ešte kolega z Węgier, ktorý dołączył do nas, niestety po węgiersku myślę, że będzie nam trudniej zrozumieć, więc poprosiłem, żeby przemówili po angielsku. To, co jest ważne, taka prosta i specyficzna dyscyplina sportu, jak kopanie grobu, zjednoczyła nasze organizacje i nas jako kolegów. Stworzyliśmy dzięki właśnie tej inicjatywie i spotkaniom z Ladislawem, z Karoli i pozostałymi kolegami z pozostałych 34 krajów inicjatywę założenia organizacji V4. To jest Wyszehradzkie Stowarzyszenie Pogrzebowe, które ma za zadanie przede wszystkim krzewienie kultury pogrzebu, wymianę i zaopiekowanie się o dziedzictwo branży pogrzebowej. I właśnie dzięki takim inicjatywom myślę, że branża pogrzebowa będzie coraz częściej zauważalna i istotna z punktu widzenia też przepisów prawa, bo i na Słowacji, i na Węgrzech, jak również w Czechach i przede wszystkim teraz w Polsce mamy problem z ustawami pogrzebowymi. Pojdziemy na chwilę to łopatę. Trzecia etapa, kto się hlási po skończeniu? Wyskúšaj výkop hrobu. Nehlási sa všetci, prosím vás pekne, lebo teda máme...